poznajesz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię po paru miesiącach po pielgrzymce, gdzie prosiliśmy Pana Boga, aby przez Ducha Świętego budził nas do wiary. A teraz chcemy przeżyć kilka dni Adwentu, również w tym szczególnym miejscu, miejscu objawień Dietrzwałckich, gdzie w 1877 roku Matka Boża przemówiła po polsku, prosząc o różaniec, o to, abyśmy się modlili na różańcu. To szczególne miejsce, takie jak dla nas Częstochowa czy inne sanktuaria. To miejsce, do którego też pragnę Cię w tych dniach szczególnie zaprosić. Krąży po sieci takie bardzo sympatyczne zdjęcie. Plac Świętego Piotra, przygotowanie do beatyfikacji czy kanonizacji i w środku obraz, na którym nie ma świętego i podpis. Miejsce na Twoją profilówkę, miejsce na Twoje zdjęcie. Ale czy wierzysz w to, że jesteś święty i wezwany jesteś do świętości? Czy tam naprawdę może znaleźć się Twoje zdjęcie? Co prawda stać Cię na pewne niestandardowe zachowania religijne. W końcu łączą nas kilometry pielgrzymkowe. Wyróżniasz się z tłumu tym, że w czasie mszy świętej wiesz, jak się zachować, kiedy się przeżegnać, kiedy uklęknąć, kiedy i co odpowiedzieć na wezwanie kapłana. A może poszedłeś krok dalej? Może swoje skarby, swoje dary nie ukryłeś tylko i wyłącznie dla siebie? Może jesteś w swoli, w zespole, może w jakiejś grupie formacyjnej? A może przychodzisz na luźne spotkania, na adoracje, na formacje? Czyli tak naprawdę wyróżniasz się. Masz swój chrześcijański styl. No ale zdjęcie, profilówka, bycie świętym, czy to nie jest lekka przesada? Ależ nie. Bo Bóg zaprosił Cię i wezwał Cię do świętości. Poprzez sakramenty wtajemniczenia wprowadza Cię w coraz bliższą przyjaźń z sobą. Coraz bliższą relację, w jedność, w komunię, kiedy Bóg staje się pokarmem dla Ciebie. I zaprasza Cię do drogi i posyła do Ciebie współczesnych Janów Chrzcicieli, którzy przeróżnymi słowami, przeróżnymi znakami przypominają Ci, że oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czy jednak podążysz za Chrystusem, słuchając wskazań Jana Chrzciciela? Usłysz to słowo, które dzisiaj wybrzmiewa z Księgi Barucha. Podnieś się, Jeruzalem, stań w miejscu wysokim i spójrz. I zobacz Twe dzieci rozradowane, że Pan Bóg o nich pamięta. Bo Pan Bóg o Tobie pamięta. Bóg nieustannie daje Ci te znaki, przerzuca mosty, po których możesz się z Nim spotkać. Zaprasza Cię do udziału w swojej świętości, do udziału w swoim życiu, byś nie został na tym samym poziomie, byś nieustannie wzrastał. Daje Ci ten szczególny czas, czy jednak wykorzystasz, to wszystko zależy od Ciebie. Bóg będzie tym, który będzie Ci towarzyszył, będzie Ci podsuwał dobre myśli, będzie Ci posyłał swoich aniołów, będzie Cię strzegł, ale zechciej wyruszyć i dobrze przeżyć ten czas. Miłego dnia.